to są takie sytuacje, no przykre można powiedzieć, bo ci kaci mają piękne, kosztowne nagrobki, wyrażają swoje oburzenie, gdy nawet usiłujemy przedstawić wizję, że pod nimi może być pochowany ktoś, z kim ich przodek walczył, a nasi chłopcy są bez grobów. To nawet wczoraj chyba z takim komentarzem się spotkałem, że po co to robicie, po co to? No zapytałem pana prosto, gdzie pan był, po co pan był? No byłem na grobie. No widzi pan, no rodziny tych ludzi też chcieliby mieć groby. Też chcieliby mieć gdzieś iść. Przepraszam. Najbardziej intensywna i rozbudowana partyzantka antykomunistyczna była tutaj na terenach południowych dzisiejszego województwa łódzkiego. To są okolice między Piotrkowem Trybunalskim, Sieradzem, Radomskiem, w stronę Wielunia i Częstochowy, gdzie te tereny były liczniej porośnięte też lasami, w związku z czym ta partyzantka miała możliwość schronienia się, ale również mieszkańcy tutaj tych wiosek tego terenu wspierali tą partyzantkę. Zresztą żołnierze tego podziemia antykomunistycznego również wywodzili się właśnie z tych wiosek, dlatego ta działalność i ta walka trwała aż do połowy lat 50. Jestem synem jednego z żołnierzy wyklętych, Jana Żurka, pseudonim Groźny Czarny. Był on żołnierzem oddziału AK Tartak, którym dowodził Stanisław Panek, pseudonim Rudy, oraz członkiem oddziału konspiracyjnego Wojska Polskiego SOS Oświęcim Jastrzębie pod dowództwem porucznika Alfonsa Olejnika, pseudonim Babienicz. Od dłuższego czasu interesuję się losami żołnierzy wyklętych pogranicza, bo tutaj mamy do czynienia z pograniczem Wielkopolski, ziemi łódzkiej oraz Dolnego i Górnego Śląska. Są to oddziały, które operowały na tych terenach, przenikały wzajemnie granice, przechodziły przez te granice i część z nich została najbardziej właśnie była prześladowana przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Wieluniu. Była tutaj jedna z większych katowni ówczesnych czasów. Oni ginęli tutaj, na miejscu, właśnie w rejonie Sieradza, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska i Wielunia. To są takie chyba cztery miasta powiatowe w naszym województwie, gdzie tych ofiar było naprawdę dużo. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć na chwilę obecną, jaka była skala w poszczególnych powiatach, ponieważ te prace kwerenda ustalanie tych danych trwa jeszcze, jest prowadzona przez pracowników Biura Poszukiwań. Wydaje mi się, że za jakiś czas będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat i oszacować straty tego podziemia antykomunistycznego powojennego. Wracając na tę ziemię po latach, spotkałem panią Iwonę Chowańską, no i wspólnie rozpoczęliśmy taką wyprawę 70 lat później, bo to było akurat 70 lat później po tych wydarzeniach, które rozgrywały się wtedy po 1946 roku. To był rok aresztowania między innymi mojego ojca. No i wówczas pierwszy raz w kwietniu pojawiliśmy się na tym cmentarzu w Wieluniu. Widzieliśmy cmentarz, widzieliśmy nagrobki symboliczne. Chwila zadumy, no i pojechaliśmy dalej. I wtedy rozpoczęła się właśnie nasza wyprawa poszukiwawcza. Ja tutaj spędzałem wakacje w okolicach Bolesławca, Wieruszowa i niby znałem te miejscowości, niby znałem te miejsca, ale dopiero w konfrontacji z dokumentami, z relacjami różnych świadków zaczęło mi się układać pełny obraz. Ten obraz sprawił, że doszliśmy do wniosku, że ci chłopcy zamordowani, zabici w akcji czy zamęczeni w śledztwie mogą spoczywać w szpitalu na cmentarzu wieluńskim. Takim przełomowym momentem była wizyta w gronie rodzin wyklętych właśnie na cmentarzu wieluńskim latem ubiegłego roku. Tu nasz kolega Grzesiu Nowak poprowadził mnie drogą z więzienia do cmentarza. Tutaj właśnie za skrótowa całkiem droga i to mi wtedy zagrało. Zaczęło się składać w całość i te wszystkie pucle poskładaliśmy. No i 19 stycznia tego roku
zapadła decyzja z udziałem profesora Szwadzika, z udziałem ekipy IPN-u, że te poszukiwania będą rozpoczęte. W tych miejscach najprawdopodobniej pochowany jest mój wujek Tadeusz Olejnik, pseudonim Kapsar. Był on członkiem oddziału Babinicza, następnie Stanisława Panka-Rudego. W tych, że tak powiem, ugrupowaniach byli też inni członkowie rodziny. Dziadek, inny wujek, ciocia. Tylko to są osoby, które przeszły przez więzienie, przez gnębienie. No niestety, że tak powiem, Tadeusz dostał tą najcięższą karę, wyrok śmierci. Rodzina nigdy nie dostała informacji, gdzie został pochowany. No, na podstawie wieloletnich badań podejrzewamy, że gdzieś to jest w tych okolicach, także jest nadzieja na odnalezienie go. W tej chwili na wieluńskim cmentarzu czekamy na odkrycie szczątek Mieczysława Olejnika, pseudonim Szary, który zginął 23 września, a więc 72 lata temu w Skomlinie. Został przewieziony na cmentarz w Wieluniu i pochowany pod murem. Wujo Mietka, jednocześnie chrzestny, jechał za furmanką, która wiozła zwłoki rowerem. W oddali na cmentarzu obserwował pogrzebanie Mieczysława i na tą okoliczność na murze, na kamieniu wapiennym skrobał gwoździem krzyż, żeby był znak, gdzie został Mieciu pochowany. Brat mojego dziadka, podporucznik Jan Siewiera, pseudonim Wicher, był oficerem konspiracyjnego Wojska Polskiego, był zastępcą podporucznika Alfonsa Olejnika Babinicza, dowódcy oddziału działającego na terenie powiatu wieluńskiego i wszystko wskazuje na to, że został pochowany właśnie tutaj na cmentarzu w Wieluniu. Dziadek był po wyjściu z więzienia, był tak naprawdę do lat 80. prześladowany, tak? Były ciągłe przeszukania w domu, w zakładzie pracy, średnio odbywały się raz w miesiącu. Ale znowuż wiemy z relacji rodzin, do których udało nam się dotrzeć, że naprawdę ich żywot na tej ziemi był bardzo ciężki, tak? Dzieci nie mogły chodzić do szkół, nikt z rodziny nie mógł dostać pracy. Także naprawdę wiedli bardzo, bardzo ciężkie życie przez wiele lat. A co najważniejsze, nawet nie mieli wsparcia wśród ludności, gdzie mieszkali, tak, w najbliższym otoczeniu. Skala w ogóle zbrodni komunistycznych na terenie ziemi wieluńskiej jest dość znaczna. Z dotychczasowych kwerend ustaleń udało nam się określić ponad 40 ofiar, jeżeli chodzi o tutaj podziemie antykomunistyczne. To są bardzo znaczne straty tutaj właśnie żołnierzy tej partyzantki antykomunistycznej, więc dlatego to miejsce Wieluń jest dla nas istotne. Znaleziska, które do tej chwili już mamy, potwierdzają to, że tutaj leżeli żołnierze wyklęci, byli to ludzie zamordowani, pochowani bez strumien, może i bez odzieży, i również w mogiłach zbiorowych. Moim zdaniem jest to nasz obowiązek jako ludzi żyjących w wolnej i niepodległej Polsce, żeby przywrócić pamięć, odnaleźć miejsca pochówku i opowiedzieć historię tych, którzy w tym szczególnie trudnym czasie II wojny światowej i lat po zakończeniu wojny walczyli o niepodległą Polskę, a także ich rodzinom, którzy przez kolejne dziesiątki lat musieli zmagać się z opinią o tym, że ich bliscy byli bandytami. Przez dziesiątki lat w Polsce, o czym niewiele osób wie, albo nie chciałoby wiedzieć. Oprócz żołnierzy wyklętych mieliśmy tysiące rodzin wyklętych. Każdy, kto należał do rodziny partyzanta, żołnierza wyklętego, był traktowany także jak wróg, jak bandyta, bez względu na wiek. Tak traktowano starców, tak traktowano małe dzieci, które chodziły do szkół. I ta sytuacja trwała do końca systemu komunistycznego. Ci ludzie ukrywali się.
tą swoją tragedię trzymali gdzieś w obrębie czterech ścian własnego mieszkania. Po roku 89 wielu z nich uwierzyło, że przyszła wolna Polska, a oni będą mogli o tym, co się przed laty wydarzyło, spokojnie mówić. Wierzyło także, że będzie to taki moment, kiedy państwo polskie nie tylko w sposób deklaratywny, ale rzeczywisty upomni się o szczątki swoich bohaterów. To dzieje się dopiero dziś. Od kilku lat tak naprawdę w bardzo wielu miejscach w kraju i poza granicami naszego państwa odnajdujemy, identyfikujemy szczątki naszych bohaterów. I kolejne rodziny po bardzo, bardzo długim czasie dożywają chwili, na które czekały tak naprawdę dziesiątki lat. A te uroczystości pogrzebowe, a wcześniej uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie wręczane są im dokumenty stwierdzające, że oto szczątki najbliższych zostały znalezione, to są te chwile niezapomniane dla nich, które wreszcie powodują, że możemy powiedzieć, Polska upomina się o swoich bohaterów. Nawet gdybyśmy jednak odnaleźli szczątki jednej osoby, to już możemy powiedzieć, warto było tutaj przyjechać. To dobrze, że chociaż tego jednego z niepamięci wydobyliśmy.